Sam jest nam wszystkim dobrze znany. Wielu wierzących by w tych czasach szukało w tym psalmie pośredniego. Prosty psalm. Ale ta jaka jest właśnie w Słowie Bożym? Pełen głębi. Nach dem gewichtigen und umfangreichen Psalm 119 oder nach dem ważnym i długim Psalmie 119 folgen 15 kleine Psalme. Następuje 15 mniejszych psalmów. Od 120 do 134. Od 120 do 134. Die Namen miteinander den Namen suchen. One wszystkie mają taką, taki tytuł pieśni Stufen. A jednak ta nazwa nie jest zbyt dokładna. Tam jest napisane po hebrajsku pieśni stopni. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć kilka myśli w nawiązaniu do tych pieśni stopni. Co to są za pieśni? Kto jest ich poetą? Po co są napisane? Co to za stopnie tutaj są wymienione? Odpowiedź na to ostatnie pytanie decyduje o charakterze tych pieśni. Jakie to są te stopnie? Meinung
mniemanie ekspertów i tych, którzy wykładają znaczenie Biblii, rozchodzą się jedno od drugiego daleko. Jedni myślą, że to są pieśni, były śpiewane, które wtedy, gdy synowie izraelscy dwa razy do roku szli do Jerozolimy. Czwarty wiersz następnego psalmu wydaje się to potwierdzać. Wstępować to jest to samo co stopnie. Oczywiście jako czynność. Inni myślą, że to się wiąże z synami izraelskimi. To dotyczy synów izraelskich, którzy będą przychodzili lub przychodzili z niewoli do swojego kraju. I jeden wiersz z księgi Ezdrasza potwierdza to. Siódmy rozdział, dziewiąty wiersz. Wstąpiłem, czyli tak mówi o tych stopniach. Nadejdzie taki czas, że z niewoli cały lud izraelski wstąpi z powrotem do ludu, do kraju swego. Trzecia myśl zgadza się z żydowską tradycją. Żydzi, gdy były te pieśni śpiewane, oni stali na tych 15 półokrągłych stopniach, które prowadziły z przedsionka męskiego do przedsionka żeńskiego. Ale to jest tylko takie wolne wytłumaczenie z zwyczaju żydowskiego. A inni mówią i twierdzą, że w ogóle tu o żadne stopnie nie chodzi. Inni mówią właśnie, że te pieśni nas stopień po stopniu wprowadzają w poznanie Boga. To jest piękna myśl. Iż rzeczywiście te psalmy dają nam coraz to więcej światła rozświetlającego sprawę uwielbienia Boga. A jeszcze jedna sprawa musi być wymieniona. Otwórzmy Izajasza, 38 rozdział. Wiersz 8. Znamení od Hospodina, že Hospodin učiní věc, kterou už mluvil. A
Jana Radzik z Bartkiem z kim po studni poniśce się Marina z myśli Achazu. A w kolesie studni. Jana Radzik se zmita kolesie studni po tych studni poniś było przyszło. Das Wort gerade, das Tollenburg, Achaz, jest das selbe Wort. Tutaj to wyrażenie, że według stopni zegara słonecznego, to jest dokładnie tak jak w tym psalmie użyte słowo dotyczące pieśni stopni. Wiele mówi o tym, że te 15 pieśni stopni mają być napisane przez Hiskiasza. Ja powiedziałem to trochę niedokładnie. Dokładnie mówiąc, to z tych 10 autorów nie znamy. A o 5 wiemy, znamy go. Dokładnie na środku znajdujący się psalm w tych 15 to jest psalm Salomonowy. A 4 inne pochodzą od Dawida. I jest to możliwe, ja tylko podaję przypuszczenie, że ten Hiskiasz ułożył te 5 psalmów, przepraszam, 10 psalmów odpowiadającym tych 10 stopniom na zegarze Achaza. I że jeszcze dodatkowo wziął następnych 5 psalmów, aby było 15, aby odpowiadało to czasu ich, jego lat życia, które Bóg mu dołożył. Przy tych myślach nie chciałbym pozostać zbyt długo. Ale wiele w tych psalmach tekstów wskazuje na głębokie podłoże. I wiele rzeczy nam się wyjaśni, gdy będziemy myśleli sobie, że Hiskiasz jest właśnie tym poetą. I tak przelotnie tylko wspomnę o tym, że słudzy Hiskiasza, którzy śpiewali te wypowiedzi Salomonowe, wiersze Salomonowe, o tym mówi przypowieści 25 rozdział, pierwszy wiersz. A 38 rozdział Izajasza mówi nam, wiersz 20. I Hiskiasz z wdzięczności Bogu chciał grać na harfie po wszystkie dni swojego życia. I możemy przyjąć, że te psalmy były używane w służbie Domu Bożego za czasów jego życia. To tyle na temat pieśni stopni. I te wyjaśnienia wcale nie muszą siebie wzajemnie wykluczać, ale mogą się wzajemnie uzupełniać. Jeszcze jedna uwaga co do 15 tych pieśni. One mają interesującą strukturę.
To jest pięć grup po trzy psalmy. Zawsze trzy psalmy. Pięć razy trzy psalmy. W pierwszym psalmie jest przedstawiona nasza bieda. W drugim psalmie wyraża się zaufanie tego modlącego się. A w trzecim psalmie pokazane jest właśnie to wyzwolenie z tej biedy. I teraz rozważmy ten psalm. Co czuję, wznoszę ku górom. Bo ten dodatkowe zdanie, skąd nadejdzie mi pomoc, to jest troszeczkę tutaj nieszczęśliwie napisane. Jak to jest napisane w waszych Bibliach? To jest pytanie czy stwierdzenie? W hebrajskim jest to pytanie. Skąd nadejdzie mi pomoc? Znak zapytania. W naszej Biblii jest napisane dopiero w odnośniku, że to jest pytanie. Mamy lepsze. A więc poeta jest w wielkiej biedzie. A jeżeli Hiskiasz jest poetą, to pomyślmy sobie o otoczeniu tej Jerozolimy przez Asyryjczyków. Ten poeta jest w nieskończenie wielkiej biedzie. I on podnosi swoje oczy ku górom. Czy jego pomoc nadejdzie z gór? Sam daje odpowiedź. Moja pomoc pochodzi od Pana. Umiłowani, my żyjemy dzisiaj w bardzo poważnych dniach. Nie my, tylko osobiście idziemy częściowo poprzez różne ciężkie doświadczenia, ale również i my wszyscy wspólnie, społecznie idziemy przez bardzo ciężkie doświadczenia. I nie widać ludzkiej pomocy. I tutaj chcielibyśmy się z tego nauczyć. Abyśmy w naszych serc nie wynosili ku górom. W Słowie Bożym słowo góra odpowiada czemuś, co jest mocnemu, stabilnemu, potężnemu. I te rzeczy nie znajdujemy u ludzi. Również i nie znajdziemy ich u braci. Jeremiasz powiedział coś bardzo poważnego o górach. W trzecim rozdziale swojej księgi, w wierszu 23, a ja teraz przeczytam według tego, co jest przytoczone w odnośnikach. Nasza pomoc przychodzi tak jak wtedy, od samego Pana. Od tego, który był wcześniej niż góry. Potem czytamy w psalmie drugi, w wierszu drugim, psalmu 90. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat. Wiersz drugi. Stworzenie
Sie-Buch-Ziel. Wir müssen lernen, dass wir ablegen von den Menschen, liebe Geschwister. Musimy się nauczyć tego, że musimy się odwrócić od oczekiwania, od pomocy ludzi. Gdy będziemy się opierać na pomocy ludzi, to wtedy ta trzcina, na której się oprzemy, przebije naszą dłoń. To się zgadza, co dotyczy naszej społecznej drogi, a to dotyczy też i całkowicie osobiście Ciebie. Jeżeli opierasz się na czymś, co w tym świecie wygląda na stabilną rzecz, w każdym wypadku będziemy przeżywali zawód. Psalmista mówi w Psalmie 23, drugi wiersz. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana naszego Boga. To jest właściwy kierunek patrzenia. I tam nie będziemy nigdy zawiedzeni. Tam przeżyjemy cuda. I teraz zaczyna mówić od trzeciego wiersza tak nieosobiście. Tak wygląda, jakby przyszedł do niego mąż Boży i przekazywał swoje poselstwo. Jeżeli to był Ale tak się wydaje, że Izajasz osobiście przyszedł do niego, aby przemówić do niego. I te poselstwo było cudowne. A teraz mamy dwie obietnice przed nami. I obydwie są w negatywnej formie wyrażone. To jest napisane to, co nie będzie. Dokładnie tak, jak jest opisywany stan wieczny w objawieniu. To tak, jak jest napisane to, co nie będzie tam. I te dwie obietnice znajdujemy w wierszu trzecim i szóstym. On nie dopuści, aby się zachwiała noga Twoja. I drugie, nie będzie Cię słońce razić za dnia. Jest to bardzo ważne, że w każdym oświetleniu to trzykrotne świadectwo powstaje, że Bóg jest tym, który chroni. I w trzecim, czwartym, piątym wierszu znajdujemy wyrażenie stróż. Bóg siebie przedstawia jako strażnika. A w wierszu szóstym trzy razy występuje to, że będzie Cię chronił. W siódmym wierszu dwa razy, w ósmym wierszu raz. I tak też, umiłowani bracia i siostry, Pan nie dopuści do tego, aby Twoja stopa się zachwiała. Jeżeli rzeczywiście będziemy z Nim szli, to wtedy nie będzie się chwiała nasza stopa.
nasze przeżycia własne wskazują coś innego. My w życiu żeśmy wiele zachwień przeżyli. Ale to, co jest tu zapisane, to jest prawdą. Jeszcze teraz jakąś inną myśl chciałbym tu wsunąć, że te obietnice, które w psalmach tu znajdujemy, to po pierwsze dla ludu tego ziemskiego musimy je dosłownie przyjmować. Tak, dlatego do resztki izraelskiej słońce nigdy nie będzie ich za dnia raziło. I rzeczywiście Bóg ich zachowa od każdego zła. Jeżeli chodzi o nas chrześcijan, to trochę inaczej wygląda. Dla nas te wiersze mają przenośne znaczenie. Nie mamy obietnicy, że wszystkie dni będziemy mieli takie gładkie, bezproblemowe. Ale ja myślę, że te duchowe błogosławieństwa i obietnice są większe niż te, które są literalnie do oczekiwania. On nie dopuści do tego, aby stopa się nasza zachwiała. Przeczytajmy jeszcze 2-3 inne miejsca. Z Księgi Przypowieści, 3 rozdział, 26 wiersz. Gdyż padnie twoją ufnością, a twoje nogi strzeć będzie od sideł. Jeżeli Pan jest naszą ufnością, jeżeli nie będziemy się na ciele opierać, wtedy Bóg nas zachowa od zachwiania się. Dwudziesty trzeci wiersz w tym trzecim rozdziale Przypowieści potwierdza to. Wtedy bezpiecznie będziesz chodził swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Jest to uszczęśliwiające, że Bóg zachowuje swoich. Jeżeli ten wiatr sztormowy wieje nam w twarz, to Pan ma jednak dla nas przygotowaną drogę. Tylko my musimy pozostać przy Nim. Od Pana są utwierdzane kroki męża. A on ma upodobanie na drodze jego. A na końcu listu Judy jest powiedziane, że Bóg jest mocą zachować nas bez zachwiania. A jeśli się pomimo tego zachwiejemy, to musimy sobie to powiedzieć, że nie byliśmy wystarczająco blisko naszego Pana. A stróż twój nie drzemie. Tu jest napisane, bo on jest stróżem Izraela. Psalm 121. A ten, który pojedynczych zachowuje, on też jest w stanie zachować wszystkich. Paweł mógł powiedzieć o Panu Jezusie,
ten, który mnie umiłował i siebie samego za mnie podarował. On mógł też powiedzieć, który zgromadzenie umiłował i siebie samego za nie wydał. Pan nasz nie śpi i nie drzemie. Ja czasami myślałem sobie, w moim własnym duchowym życiu, w moich modlitwach, czasami myślałem, jakże to jest biedne wszystko. Ja przecież wiem o wielu chorych. Również i wy w Norymberdze macie wiele biedy. I nagle coś przychodzi, my słyszymy to, my prosimy o to, ale żaden człowiek nie może długo przy tym wytrwać. Mnie też w moim życiu długi czas nie powodziło się dobrze. To wtedy jeden miły brat napisał do mnie, którego nazwisko ja nie wymienię. Krystian, ty wszedłeś na moją listę modlitewną na szczególne miejsce. Tego nazwiska nie będę wymieniał. Ja też tak mogę powiedzieć, ja nie mogę się za wszystkimi modlić. A gdy mam szczególnie myśleć o kimś, aby na jednym miejscu o jego ciągle wymieniać, to jest jednak uciążliwe. Ja nie napisałem sobie żadnej karteczki z nazwiskami. To bardzo często się zdarza, że nasi najbliżsi przyjaciele bardzo często są zapominani. Czas masz ograniczony. I bardzo mnie uszczęśliwia ta myśl, że ten stróż Izraela nie śpi i nie drzemie. Trzymaj tego mocno się, kochana, miła duszo doświadczana. Bóg myśli o tobie. Zawsze. Bo nie ma ani jednego okamgnienia, w którym by on o tobie nie myślał. Pan to czyni. Jeszcze parę tylko zdań na temat Pana. Gdy Bóg przyszedł spotkać się z człowiekiem po raz pierwszy, to nie przyszedł jako Bóg Elohim, tylko jako Bóg Jehowa. A gdy nawiązywał przymierze ze swoim ludzkim, ziemskim ludem, to zmienił swoje imię jako Jehowa. W Nowym Testamencie to imię Jehowa nie jest wymieniane. Ale Pismo nas poucza, że Pan Jezus jest tym Jehową. Trzeba tylko przeczytać Jana 12 rozdział. To powiedział Izajasz, widząc Jego, czyli Pana Jezusa, chwałę. Pan Jezus jest Jehową, umiłowani. Pan jako w Jego absolutnym znaczeniu panujący. Z Hebrajczyków 13 rozdziału uczymy się, że On jest zawsze tym samym. On jest stale tym, nämlich Mose,
gdy mianowicie Mojżesz był wysłany do Faraona. I pytał się, co mam powiedzieć, gdy mnie zapytają o Twoje imię. To w II Mojżeszowej, w 3 rozdziale Bóg daje taką nas uszczęśliwiającą odpowiedź. I mówi, ja jest ten, który jest. Powiedz im, że posłał mnie ten, który jest. Jehowa to jest ten, który jest zawsze tym, który jest stałym, tym, który zawsze trwa. A Hebrajczyków w pierwszym mówi, on zawsze jest ten sam. Ziemia i niebo musi zniknąć, aby pokazało się to, co trwa. On jest tym samym i wczoraj, i dzisiaj, i na wieki. I Pan Jehowa nas wyzwoli. To jest Pan Jezus. Ale z małym dodatkiem. Nie wyłączając pozostałych osób bóstwa. Można o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich, 28 rozdział. Tam jest wymieniony wiersz mówiący o Duchu Świętym. Przejdźmy do drugiej obietnicy. W 6 wierszu słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Gdyby Pan nie miał tego cienia rozpostartego nad nami, słońce by nas raziło. Myślę, że słońce i księżyc przedstawiają coś szczególnego. Może przeczytamy z historii proroka Jonasza. Bóg był tak łaskawy dla Jonasza. Jonasz wcale nie był miłym albo wdzięcznym człowiekiem. Jonasz miał ciężkie usposobienie. Czy ty to też znasz, takie usposobienie trudne? My czasami jesteśmy usposobieni niełaskawie. U Jonasza też tak było. A Bóg był tak łaskawy. Słońce tak mocno paliło. A wiatr wschodni tak ostro wiał. I wtedy Bóg kazał, aby coś cudownego wyrosło. Czwarty rozdział, 6 wiersz mówi, a na koniec wiersza, a Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. My żeśmy już też na pewno to przeżyli. Bóg w swojej dobroci nad nami rozpostarł jakieś cudowne drzewo. My żeśmy się cieszyli, że to doświadczenie tak w prosty sposób przeminęło.
Ale to, co jest tu podpadające, to to, że nie zauważamy, aby Jonasz Bogu za to dziękował. Czy i ty też to kiedyś przeżyłeś? Że Bóg ci w jakiejś biedzie pomógł? Ty wołałeś o pomoc Jego? A potem, gdy ta bieda minęła, to przychodzi to, co jest godne zauważenia? My żeśmy po prostu zapomnieli podziękować. A teraz, umiłowani bracia i siostry, muszę powiedzieć bardzo poważną myśl. Jeżeli dobrotliwość Boga nas nie doprowadzi do Jego samego, to żeśmy nie uczynili dobrego użytku z Jego dobroci. Jeżeli Bóg nam przyniesie jakąś biedę i my wołamy do Niego, wtedy jesteśmy bardzo zaangażowani. A Jego dobroci po prostu tak zgarniamy sobie. I Jego dobroci nie doprowadziły nas w rzeczywistości do Niego. I może się tak zdarzyć, że dobroć Boża może nas od Boga oddzielić. I wtedy, gdy w świadomy sposób nie podziękujemy za Nim, to wtedy oddalimy się dalej od Boga, niż poprzednio byliśmy. I Jonasz potrzebował lekcji. I robak podgryzł to drzewko bardzo szybko. Siódmy wiersz, czwarty rozdział Jonasza. Nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rezynowy także usech. Tak, umiłowani przyjaciele, od czasu do czasu Bóg dopuszcza, aby słońce było dla nas gorące. Ale te gorąco tego słońca nas nie uszkodzi, nie będzie nas przypiekało, nie będzie raziło. My nie tylko mamy dobre dni. Bóg chce nas przymusić do tego, abyśmy my całkowicie się na Nim opierali. Gdy Bóg nam zabiera naszą górę trudności, to też i nasze zaufanie znika do Niego. I wtedy Bóg nam musi to pokazać, że żeśmy się nie opierali na dobroci Bożej. Trzymajmy się tego, że jeżeli będziemy praktycznie w bliskości Boga chodzili, wtedy Bóg będzie dla nas tym cieniem. A te wszystkie, gdy te wszystkie trudności i ćwiczenia przygniotą naszą duszę, to jednak one nas nie uszkodzą. Jeszcze jest inna rzecz, że oprócz tego gorąca tych zdarzeń, to jeszcze pojawia się wrócę. Jest to coś szczególnego dotyczącego Księżyca. Każdy z nas osobiście wie, że Księżyc wywołuje na nas wrażenie. To znaczy na nas wpływa.
naukowcy nie znaleźli jeszcze wytłumaczenia, dlaczego księżyc na nas wybiera taki wpływ. Ale jeden z braci coś cudownego znalazł, ja to też przeżyłem. Gdy księżyc świeci do pokoju i my idziemy spać, byliśmy jeszcze młodzi wtedy, wtedy się wychodzi. I on, kolega mój, zrywał wszystkie zasłony swojej miłej mamy. Tak w przenośnym sensie można powiedzieć, że istnieją takie ciemne moce, które wpływom nie jesteśmy w stanie uciec. One istnieją i one działają. Ale jest napisane, że i nie będzie cię raził księżyc w nocy. My nie musimy się zajmować tymi ciemnymi mocami. O, zajmujmy się dobrymi rzeczami. Wtedy nam ten księżyc nie jest w stanie nic uczynić. A teraz chciałbym wymienić dla każdego z nas jeden wentyl, zawór bezpieczeństwa, który każdy z nas potrzebuje. To jest napisane w Filipian 4. Tam jest napisane o modlitwie, że jeżeli z błaganiem przedłożymy Bogu wszystkie nasze sprawy, to w ten sposób jest nas w stanie Bóg zachować. On wprowadza nas w doświadczenia. On pozwala, że słońce gorąco dla nas świeci. Ale On daje nam wyjście z tego, na której tu drodze, tak jak dzieci do Ojca, możemy powiedzieć. Wszystkie nasze biedy możemy Mu powiedzieć. Nawet gdy Bóg nie jest w stanie z naszych modlitw wszystko wysłuchać, to jednak wiemy, że to ciśnienie wewnątrz nas znika przez ten zawór bezpieczeństwa. Ciśnienie, które chce rozsadzić naszą duszę, ono znika. Przejdźmy do następnego punktu. Pan szczepciem będzie od wszelkiego zła, 7 wiersz, Psalm 121. I On to czyni. Tak jak powiedziano, również i literalnie, ale też i w przenośnym sensie. On nas ochroni od każdego grzechu. To jest więcej niż jakieś zło na tej ziemi. Pan Jezus, Bóg podarował nam nową naturę. A te nowe życie cieszy się z Boga, a poza tym z niczego więcej. I w tej mierze, w jakiej my temu nowemu życiu damy miejsce w nas, to w tej mierze też nie będziemy grzeszyli. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których bez miary ludzie grzeszą. Oby nas Bóg od tego zachował. To tylko myślmy o tym, abyśmy w bliskości Jego wytrwali. Nikt nie będzie grzeszył, jeżeli będzie pośrodku oświetlony światła. Bo to światło mówi nam o obecności Bożej. Do tego jeszcze. To, co nam wydaje się wielkim złem, to w rzeczywistości może nie być nim.
Naturalnie choroba jakaś jest jakimś złem. I jest wiele innych przykładów, które same w sobie nie są piękne, są złe. I w ogóle sobie nie życzymy, aby w naszym życiu się pojawiły. Ale w Rzymian 8 jest napisane, że Bóg tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy współdziała ku dobremu. One może wydają się dla nas złe. Ale one współdziałają dla nas ku dobremu. I tak Bóg nas od wszelkiego zła zachowa. On zachowa swoją duszę. A więc co to ma do czynienia z tym, co ja powiedziałem poprzednio? Jeżeli Bóg dokładnie wie, jak skomplikowaną istotą jest dusza, nie każdy z nas ma taką żywą naturę. Są ludzie, którzy są bardzo strachliwi i wrażliwi. Kilka złych wpływów i już się przewracają z tej wolskiej ścieżki, na której idziemy. Ja nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że ta ścieżka, po której idziemy, jest bardzo wąska. I ta granica, czy chore, czy coś jest zdrowe na tej wąskiej ścieżce, jest bardzo bliska. Tak, nasz Bóg, On również szerzy taką wrażliwą duszę. I w jaki sposób On to czyni, to ja już to opisałem. W Filipian 4 rozdziale mówi o tym. A tam jest powiedziane, bo pokój Boży zachowa nasz umysł w Chrystusie Jezusie. Filipian 4. Według pierwszego Piotra 1 widzimy tutaj ratunek naszej duszy. Widzimy tutaj ratunek dla naszego ciała. Też nie jest pokazany ten ratunek na końcu naszej drogi. Ratunek z każdej biedy. Tak jest napisane w 1 Piotra 9 wiersz. Ten ratunek dla naszej duszy mamy. Nikt nie jest w stanie nam to zrabować. Obojętnie jak złe są nasze dni, On strzec będzie duszy Twojej. I trzecie, ostatnie strzeżenie jest zapisane w wierszu 8, Psalm 121. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. To, co w sobie zawiera, to w pewnym sensie wchodzenie i wychodzenie to czynimy
każdego dnia. Jest to dobrze, jeżeli wychodzimy z rana w dzień pracy, że z Bogiem rozmawiamy. To jest właśnie sposób, w jaki On nas może strzec. I wtedy szczęśliwie wraca z powrotem wieczorem do domu. Obojętnie, jakim złym ten dzień mógł być. Naszym przyjaciołom, wrogom w pracy nic nie było w tym dniu podarowane. Życie jest dla nas ciężkie i walką jest. Ale w dzisiejszych czasach ta walka staje się jeszcze morderczą. Pan będzie strzec twojego wyjścia i wejścia. Umiłowani, wkrótce nadejdzie ta chwila, w której opuścimy ten świat. To będzie właśnie wejście. Wyjście to będzie Exodus. I będziemy wprowadzeni do domu naszego Ojca. I gdzie ten dobry Bóg ma wszystko w swojej ręce. Obojętnie czy chory, czy zdrowy, czy młody, czy stary, czy bracia, czy siostry, On zawsze dobrze uczyni. On nas prowadzi tam. On będzie strzec wejścia i wejścia naszego. Wszyscy siebie tam znajdziemy, tak, że nikogo nie będzie brakowało. I to, co nas tutaj uszczęśliwia, to tym już zakończyć. My jesteśmy już na drodze do tam. Czy jesteś tego świadomy? Jest to wstrząsające, że już nie wiemy nic innego, jak tylko to. To, co zapominamy najczęściej? Nasze dary. Nasze błogosławieństwa zapominamy? W ogólności mówiąc, nie. A czy wiecie, co zapominamy? Nasze powołanie. W praktycznym naszym życiu bardzo wielkie znaczenie odgrywa. Jest to zawstydzające. Bóg nas powołał do swojej własnej i wiecznej chwały. My prawie, że o tym nie myślimy. Ale jeżeli w tym świetle tego powołania będziemy pielgrzymowali, to może się zdarzyć to, sam tytuł mówi, jest skierowany do zgromadzenia w Koryncie. Ale was to. Również do wszystkich tych, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das ganze Neue Testament gilt für alle Gläubigen.
cały Nowy Testament jest ważny dla wierzących. Można by powiedzieć, że takie określenie listu jest w ogóle niepotrzebne. A jednak Duch Święty już to dawno przedtem przewidział, że te rzeczy, które w tym liście są rozważane, w późniejszych czasach wśród tych, którzy siebie nazywają chrześcijanami, nie będzie uznawane. My dokładnie żyjemy w tym czasie. A kto twierdzi, że to, co jest napisane w tym liście, nie jest ważne dla wszystkich chrześcijan we wszystkich czasach? To dobitnie przeciwstawia się temu, co jest na początku tego listu napisane. Bo ten list zajmuje się wewnętrznym porządkiem w zgromadzeniu. Albo innymi słowy, zajmuje się warunkami tego, aby wszystko się działo zgodnie i w porządku w zgromadzeniu. Bo niestety Koryntianie byli daleko oddaleni od tego Bożego porządku. Głównym tematem tych pierwszych czterech rozdziałów z jednej strony było to widoczne tworzenie się partii w zgromadzeniu, że niektórzy wierzący stawali za konkretnymi sługami pańskimi i ich wynosili ze swoich faworytowanych ludzi. Tu nie chodzi o to, że tutaj ktoś z tych braci przywódców uczynił błąd jakiś. Jest też taki błąd, że niektórzy bracia za sobą gromadzą swoich popleczników. I oni duszę za sobą pociągają. Ale to jest całkowicie inna sprawa. Tutaj w tym w ogóle o to nie chodzi. Tu chodzi o to, że Koryntianie w szukaniu swoich własnych porządliwości szukali kogoś, za kim mogliby iść. Aż do konkretnego punktu, bo potem Paweł się o tym dowiedział. I w tych pierwszych czterech rozdziałach i aż do 21 wiersza w tym rozdziale z zasady tylko ten temat jest rozważany. Bo ciągle na nowo powraca ta myśl, ja Pawłowy, ja Kefasowy. Ale Paweł pod kierownictwem Ducha Świętego nie zadowala się tylko powierzchownym potraktowaniem tych objawów, ale on zagłębia się w tej sprawie do głębi. Dlatego my bezpośrednio nie czytamy o tworzeniu tego partyjnictwa, ale czytamy o tym, że Koryntianie się wynieśli. To był ten punkt, o który w rzeczywistości chodziło. Że oni w swojej pysze, ale w takiej ukrytej,
że oni szli za konkretnymi braćmi. I Paweł do tych braci, na których Koryntianie tak się obierali, stawia ich przeciwko Koryntianom i objawia cały ten stan w Koryntian jasno. To jest właśnie to, co on w tym urywku bardzo za konieczne uważa, żeby się tymi sprawami zająć. Tak jak żeśmy ostatnio już rozważali, widzimy, że Koryntianie pozwolili sobie na jakiś wyrok o rzeczach albo o braciach, co w zasadzie lepiej, gdyby tak nie zrobili. I Paweł musiał zacząć o tym mówić na początku 4 rozdziału. Ale z jednej strony tak dobitnie, jak on to pokazuje tutaj, to jednak z drugiej strony on jest jednak tak bardzo delikatny. I to jest bardzo piękny znak duchowego usposobienia. Bo są tacy bracia, niestety, musimy powiedzieć, którzy są w nieugiętej twardości. To może z jednej strony mieć pozytywną stronę. Bo ciało w nas to jest rzecz nieokiełznana. Ale tacy bracia są w większości przypadków niezdolni do tego, aby wykonać łaskę, gdy jest konieczność wykonania łaski. Paweł tak uczy. Ale też są z drugiej strony bracia, którzy są zawsze miłością i łaską do innych wypełnieni. To jest bardzo przyjemna rzecz. I pięknie się to odbiera. Ale to jest dokładnie tak samo błędne. Bo są w życiu sytuacje, w których nie możemy zastosować łaski w stosunku do jakiegoś grzechu. I zdecydowanie jest rzeczą konieczną. I tam, gdzie łaskę musimy w takim cudzysłowie zastosować, to jest słabość wykonywana w wykonywaniu karności w stosunku do grzechu. Ale Paweł, który bardzo starał się o chwałę Pana, potrafił być delikatny, gdy chodziło o pozyskanie braci. I on to okazał w wierszu 6. Bo gdy on w tym dobrym i koniecznym pouczeniu Koryntian to on ubiera te napomnienie w takie słowa, które ewentualnie mogłyby wywołać atak na jego albo Apollosa osobę. Żeby Koryntianie im to mogli zarzucić. A przecież to dla niego i dla Apollosa absolutnie nie było do zrobienia, żeby im zarzucać coś. Przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego.
to jest właśnie głębia tego problemu, o którym apostoł w tych czterech rozdziałach się zajmuje. A jak to wygląda, gdy my musimy się w tym lustrze słowa przejrzeć i siebie samych oskarżyć? I jak to jest z tym, że oni te wszystkie dary i zdolności, które posiadali, uważali, że za samych siebie to osiągnęli? A przy tym stracili tego z oczu? Że wszystko to, co oni z tych duchowych darów i zdolności posiadali, zostało im podarowane przez Boga. A w większości przypadków przez pośrednictwo braci, którzy im usługiwali. A ci słudzy byli pokornymi mężami, którzy nie wiele o sobie samych myśleli. Ale Koryntianie, ale oni z jednej strony opierali się o tych mężów, to z drugiej strony starali się swoją własną wartość, swoją własną osobę wywyższyć. A spotkało ich akurat coś odwrotnego. I widzimy to w następujących wierszach, jaki widzimy właśnie ten stosunku do tych pokornych sług Apolosa i Pawła. Ten list, a szczególnie ten urywek, który jest przed nami, pokazuje dobitnie, jakim niebezpieczeństwem są właśnie błędne nauki. I tacy fałszywi nauczyciele też wtedy już wniknęli wśród Koryntian. I te złe nauki wniknęły przez tych fałszywych braci, których apostoł w tym pierwszym liście jeszcze nie wymienia po imieniu. I jeszcze ich bezpośrednio nie objawił. Ale on zawsze ich miał przed sobą. Wspomnijmy na wiersz 18 w naszym rozdziale. A niektórzy zbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Byli wśród nich błędne nauki, wśród nich przynosili. A umiłowani bracia i siostry, to wstrząsający wynik takiego działania jest podwójny. Nie tylko, że osoba Pana Jezusa odpada z naszego punktu widzenia, ale serca stają się ziemsko nastawione i świecko. To zawsze jest wynik tych błędnych nauk. Ja nie mówię teraz bezpośrednio o zwodniczych naukach, ale chodzi o błędne mniemania braci, którzy coś przedstawiają, albo którzy mniemają, że są braćmi. A wynik ich działania wśród Koryntian był pustoszycielski. Koryntianie i my jesteśmy daleko od tego oddaleni.
Umiłowanie, błędna nauka prowadzi do błędnego nastawienia. A błędne nastawienie powoduje, że powstają błędne drogi. Paweł mógł powiedzieć, że jego drogi były w Chrystusie. To jest w ostatnim urywku naszego rozdziału napisane. Te drogi Koryntian nie były już więcej w Chrystusie. To jest pierwsza z tych stron. A druga strona tego, to szczególnie z tym złączona jest następująca. Tacy ludzie na koszt tych, którzy wśród nich dobrze usługiwali, pozyskiwali sobie dobrą pozycję wśród innych. Oni zawsze tak mówili, jak chcieli ich słuchacze słuchać, tak jak im to miłe było. Oni się przychlebiali im. A jakież ludzkie serce nie jest na to wrażliwe? W tym samym czasie takich mężów postawili przez nich, przez których otrzymali wiarę. I te dwie rzeczy są ściśle ze sobą połączone. Otwarcie ku światu i zaniedbywanie braci, których Bóg używa rzeczywiście. I teraz, mając takie podstawy, musimy rozważać ten urywek, który mamy przed sobą. Ale jeszcze raz chcę tą ważną zasadę przedstawić przed nasze serca. Jeżeli my otworzymy nasze ucho na głos mężów, którzy wszystko sprowadzają na płaszczyznę ludzką, którzy ludziom stanowiska udzielają w boskich rzeczach, to wszystko to odkrywa nasze życie i nasze pielgrzymowanie. I z błędnego nastawienia nigdy nie wyjdzie dobra droga. I mam nadzieję w Bogu, że to rozważanie, które przed nami mamy, z jednej strony pokaże nam, w którym miejscu my stoimy, bo ten duch Koryntian to nie tylko był opanowany przez usposobienie światowe, ale i taki duch znajduje się wśród nas. I mamy nadzieję w naszym Bogu, aby nasze serca się zwróciły do tego jednego punktu centralnego, które jest w stanie nam dać tą głębię wszystkiego. Tutaj przekazane. Pokazuje nam wiele miejsc ze Słowa Bożego. Salomo w Kaznodziei pisze, że nie ma nic nowego pod słońcem. A przecież on nie myślał o postępie technicznym. Bo w postępie technicznym zawsze jest coś nowego. Ale on miał na myśli ten sposób mówienia ludzi. I w tym też znajdziemy coś nowego. Tak jak w Atenach wszyscy chcieli coś nowego słyszeć i mówić coś nowego. Ale Salomon w tej wypowiedzi z Księgi Kaznodziei ma na myśli, Deutschland, Neue Testament, die sagen, die der Gottes ist.
chodzi o te moralne nastawienie tych, mówiąc językiem nowotestamentowym, którzy są na nowo narodzeni. I chciałbym chętnie wskazać na kilka miejsc, aby to wszystkim nam przekazać do rozmyślenia. Jedno miejsce z drugiego rozdziału proroka Michała, 11 wiersz, 2:11. Micha 2, Vers 11, wenn ein Mann da ist, der dem Sinne nachgeht und betrügerisch lügt. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił. Będę wam prorokował o winie i o trunku. To byłby kaznodzieja dla tego ludu. W Jeremiaszu czytamy dwa miejsca. Piąty rozdział, 30 wiersz. Trzydziesty pierwszy w tym stronie. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Szósty, 14 wiersz. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leicht hin und sprechen, Friede, Friede, da ist doch kein Frieden. Izajasza 30, rozdział 10 wiersz. Die zu den Sehern sprechen, sehen nicht und zu den Schauern schauen uns nicht. Das Wichtige. Sage uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen. In den Folgen, in den Folgen, die wir schon gehört haben, und mein Volk gibt es so. Wychodzili naprzeciw temu cielesnemu i światowemu usposobieniu Koryntian. Już w trzecim rozdziale żeśmy rozważali, że Koryntianie przez to, że kogoś czynili za przywódcę jakiegoś partii, to samych siebie chcieli też i w dobrym świetle postawić. A teraz bracia zaczęli działać wśród nich, którzy im te uznanie w świecie chcieli umożliwić. To byli ludzie, którzy Koryntianie w świecie chcieli się pokazać. To byli ludzie, którzy im dawali też uznanie. To byli inni ludzie niż apostoł Paweł, który miłował tą hańbę Chrystusową, bo dla niego świat umarł, a on dla świata. Ale jeżeli by ktoś poszedł za takim człowiekiem, to przecież by w świecie nie uzyskał uznania. I to właśnie był taki niszczący wpływ tych fałszywych mężów. I już ten wpływ tam został im przekazany. To widzimy w
wierszu 8. Także Paweł musiał powiedzieć, wy jesteście już nasyceni. Już wzbogaciliście się. Zadowolenie samego siebie to było właśnie następstwo działania tych fałszywych mężów. I zadowolenie z samego siebie to jest to, co czytamy w tym liście do Laodycei w objawieniu. W trzecim rozdziale, 17 wiersz, robimy. Bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I to zadowolenie z samego siebie prowadzi do tego, że z jednej strony chcemy dążyć do panowania, i do pogardzania drugim. Wtedy nie potrzebujemy już braci. To wychodzi właśnie jasno z tych wierszy 8 i 9. Paweł to bardzo trafnie określa. Tym, że mówi w wierszu 8, wy żeście, bez nas. Wy żeście w swoich myślach w ogóle nas nie uwzględnili. Tak, to do tego tak daleko prowadzi zadowolenie z samego siebie. Ja chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, nie spieszę się. W wierszu 9 te słowa Bóg nam, nas. Bo jakże tutaj dobitne różnice są widoczne. Pomiędzy tymi cielesnymi i światowo usposobionymi korytianami. A tymi braćmi, którzy tak jak rzecz nas poczęli, byli duchowo usposobieni i swoje niebiańskie powołanie mieli na uwadze. Wyzwolone ze szukania samego siebie, oddanie się Chrystusowi. Czy oni coś na nas nauczą się? Z tych przymiotów, które Paweł tutaj przedstawia. A na koniec mówi, bądźcie moimi naśladowcami. Czy oni coś zauważają z tego? Z tych ojcowskich myśli i zwrotów? Z Panem drogą.
bo widzimy, że oni pytali, kiedy nam ustanowi królestwo. To oni już w głębi swojej głowy mieli taką myśl, że my będziemy się razem z nim panować. I Pan powiedział im, że takim, jakim jest nauczyciel, taki wy będziecie. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Ten czas panowania nadejdzie dla wszystkich wierzących. I ten czas panowania razem z Panem Jezusem jest zależny od okazania wierności w obecnym czasie. I trzymajmy się mocno słów Pana, który powiedział: nad małym byłeś wiernym, nad wielem Cię postanowię. Ja myślę też, że apostoł Paweł też to miał na myśli, że będziemy razem z nim panowali. Tak jak jest napisane w objawieniu, że oni żyli i panowali z Panem przez 1000 lat. Chciałbym jeszcze powiedzieć, co niektórzy już też wyrażali. I zachęcać nas wszystkich do tego, aby w tej sprawie, żeśmy się wiele uczyli od Pana. Nie będziemy szukali swojej własnej chwały, ale będziemy szukali chwały naszego Boga i Ojca. Że oni panowali, wy żeście się bogatymi stali. I że oni w duchowej pysze się nad innymi wystawiali w tym zgromadzeniu. I panowali nad innymi w zgromadzeniu. Koryntianie wpadli w te rzeczy na podstawie błędnego pouczenia. I w tych rzeczach, w których oni czynili różnicę między osobami, jeszcze dodatkowo stali się wielkimi. A Paweł mówi, że tu są trzy rzeczy. Syty, bogaty, panujący. Dobrobyt i zadowolenie to są rzeczy panujące w tym świecie. Paweł im to już przewidział. Ale chciałbym przypomnieć to, co było zalecane na początku, że my mamy siebie samych rozpoznać, w którym miejscu my stoimy. Jeżeli u Koryntian taki był stan, że oni się szukali uznania siebie samych, oni chcieli być większymi niż to, co danemu bratu było postanowione. To może sami sobie postawimy pytanie. Czy te zasady, które są rzeczą normalną w świecie i nie znalazły wpływu na nas, aby być sytymi? Czy nie jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że sobie powiemy, my mamy nauczycieli? Czy żeście jeszcze nie czuli tego, że wśród nas może powstać taka myśl? My znamy i wiemy ze Słowa Bożego. Jeżeli takie rzeczy powstaną,
takie rzeczy powstaną wśród nas, to musimy siebie zapytać. I możemy z tego rozważania wziąć dla siebie do domów. Że to ma nas doprowadzić z powrotem do Niego, do Pana Jezusa. Widzieliśmy z tych rozważań poprzednio? Czy Pan Jezus był nasycony? Jego pokarmem było wykonywać wolę Bożą. I On nie przerwał nigdy tego. Czy Pan Jezus był bogaty? My wiemy wszyscy, że On stał się ubogim z powodu mnie i z powodu Ciebie. Czy Pan Jezus panował? Nie, praktycznie to, coś, co było przeciwne, temu On uczynił. On przyjął postać sługi. Cudowne, że On przed nami te rzeczy nam pokazał, które my mamy takie panujące nastawienie w naszych zgromadzeniach. Tego ironicznego nastawienia w tym wierszu. Tak jak to widzimy w wierszu 10. On nie mówi jeszcze ironicznie. A ja bym powiedział, że on mówi to z krwawiącym sercem. Poza tym on tutaj nie mówi jako panujący nad braćmi. To może tak się zdarzyć, ale to będzie coś bardzo poważnego. Jeżeli bracia by nad innymi panowali w niezgodny z Bogiem sposób, bo jest panowanie nad sumieniami w sposób, który Bóg sobie życzy. Bóg chce, aby przez Jego Słowo była ta moc wykonywana nad sercami słuchaczy. To też jest pewien sposób panowania, aby wywoływać wpływ. Do tego właśnie nam Bóg darował braci. Ale takie panowanie, jak było wspomniane i według 1 Piotra, 5 rozdział, to jest niszczące panowanie. Abyśmy nie byli panującymi nad trzodem. W tym sensie, aby sobie pozyskać pozycję nad innymi. To, żeśmy słyszeli, to jest całkowicie niezgodne z usposobieniem Pana. Ale mnie się wydaje, że tu chodzi o inną myśl. Również jeżeli chodzi o to, że staliście się bogatymi i nasyconymi. Jest to w zasadzie coś, co zostało w tym świecie zasiane. Aby siebie otaczać luksusem i dobrobytem w tym świecie. Aby siebie nasycać tym, co w tym świecie jest pokarmem. I umiłowani, czy nie jesteśmy w tym niebezpieczeństwie? My nie musimy do tego akurat potrzebować telewizora. Ale w ogóle nie chciałbym wspominać i wiedzieć o tym, ilu wierzących, którzy z nami idą jedną drogą, mają telewizor.
Może w sypialni. Tak, ale oprócz tego jest o wiele więcej innych źródeł, które nas bogatymi czynią, które nam udzielają odpowiedniego stanowiska. A to, co było poprzednio powiedziane, uważam za bardzo trafne. Z takim mężem, który tak ekstremalnie niebiańsko nastawiony jest, nie można nic zdziałać w tym świecie. A Koryntianie byli otwarci na świat. Oni sobie uzurpowali prawo do stanowiska tak bardzo, że oni nawet nie chcieli razem z tym światem panować. I gdyby przyszedł Pan Jezus, to wtedy, gdy Pan przyjdzie, będziemy panowali nad światem. Ale teraz jeszcze nie. Ja tylko tak z brzegu obserwuję to, że są takie dni ewangelickie, katolickie i co się tam mówi w tych dniach? Czy mówi się o nauce chrześcijańskiej? Nigdy nie słyszałem. O bezrobocie, jak można je opanować? My musimy rozdzielać miejsca pracy, zlikwidować nadgodziny i w ten sposób pomóc, a więc wywoływać, mieć wpływ na przebieg rzeczy w tym świecie. W jaki sposób wykorzystujecie ten świat? Jak wy sprostacie swojemu obowiązkowi obywatelskiemu? A Paweł powiedział, ja zmarłem temu światu, a świat dla mnie. To jest chrześcijanin. On już dawno temu wybrał. On wybrał niebiańską ojczyznę. Ale umiłowani wierzący, nie myślcie tylko, że takie skłonności u nas nie mogą się pojawić. Następne wybory jeszcze u nas będą. To myślę, że i wśród nas są tacy, którzy potajemnie pójdą wybierać. A kto się w to wtyka, to wpada w te tryby działania Bożego z tym światem. My nie mamy tego zadania, aby tutaj te socjalne prawa sobą reprezentować i ustanawiać. My nie mamy zajmować miejsca w związkach zawodowych, w partiach albo w związkach pracodawców, w stowarzyszeniach pracodawców. Czy żeśmy już tego nie przeżyli? Że duchową wiedzę się używa do tego, aby też mieć wpływ w tym świecie? O, jakże to jest niebezpieczne. A bracia i siostry, panowanie nadejdzie. Ale tu żeśmy czytali, że wyście bez nas panowali. I żeście nas wyłączyli z tego panowania waszego. I coś tutaj się nie zgadza w tym panowaniu. Dokładnie dzisiaj tak jest.
Jeżeli w naszych myślach, które coraz to bardziej stają się światowymi, wyłączymy pewnych braci, abyśmy my nasze własne cele osiągnęli, to wiedzmy, że nie jest to od Boga. Umiłowani, na zakończenie chciałbym powiedzieć jeszcze pocieszającą myśl. Chciałbym, abyście wy panowali. I on nie mówi tego ironicznie. Ale on wyraża myśl, oby już do tego doszło. Nie myślmy sobie, że Paweł ze swoimi współpracownikami był takim człowiekiem jak my. On tak jak Pan Jezus wszystkie zniesławienia do głębi odbierał. Bo on tak jak Pan Jezus płakał i łzy uronił. Wtedy, gdy on odczuwał do głębi te rzeczy. I Paweł też do głębi odczuwał te odrzucenie i uciśnienie. Ja chcę na pewno, żebyście panowali. Wtedy my będziemy panowali z wami, razem z Chrystusem. I życzę, aby taki czas już przyszedł. I jest to pewne, że Paweł tęsknił za tym dniem Chrystusowym. Ale jeszcze tak daleko nie doszło do tego. I on w stosunku do nich musiał być twardym, tak jak i musiał być czasami twardy nasz Zbawca. I mówił, abyście z wytrwałością oczekiwali na ten czas. O którym Pan Jezus mówił w chwili, gdy ustanowił pamiątkę śmierci swojej. I że On dał tą wieczerzę. Że już od tej chwili nie będę pił niczego z krzewa winnego. Ja będę pił to razem z wami, nie będę pił sam. Ale jeszcze nie nadszedł ten czas panowania. Jeszcze to jest czas cierpień i wytrwania. Przed przerwą, żeśmy znajdowali się nad kim albo nad czym Koryntianie panowali. Żeśmy stwierdzili, że nie panowali nad współwierzącymi. Przypomnieliśmy sobie z 1 listu Piotra, 5 rozdział, tam jest powiedziane starszym, żeby nie panowali nad trzodą, jak gdyby nad własnością swoją. I widzieliśmy, że to nie było tutaj mniemane. I ta myśl jest bardzo mocno podkreślona przez dodatek w wierszu 8 w środku. Gdzie Paweł mówi, że bardzo bym chciał, abyście panowali. A z całą pewnością Paweł nie chciał tego, żeby oni panowali nad współwierzącymi. Ale myśmy powiedzieli, że ten czas, kiedy oni razem ze wszystkimi współwierzącymi będą panowali, dann haben wir gesehen, dass dieses Herrschen einen Einfluss
meinetwegen hier in der Welt ausüben können und rollen. Wiedzieliśmy też, że oni mogą mieć wpływ na ludzi z tego świata i żeśmy wymienili kilka przykładów. Nie rozciągając tego za bardzo, chciałbym przytoczyć jeden przykład. Wir nehmen auch keinen Einfluss, denn das ist nicht unsere Aufgabe, auf die kommunalen politischen Entscheidungen. Nie jest to naszym zadaniem, abyśmy wywoływali wpływ na, czy mieli wpływ na komunalne, czy polityczne decyzje. Również i nie idziemy z transparentami na ulicę. Ein Parallelbeispiel zu diesem Verhalten der Kollegen finden wir im Handelsdokument. Równoległe miejsce znajdujemy na ten temat w Starym Testamencie i myślę w tym momencie o Locie. On był też wierzącym, który starał się mieć wpływ na przebieg rzeczy w światowej Sodomie. On zasiadał w bramach i mniemał, że będzie mógł tam sprawiedliwość wykonywać. A następnie widzimy, jak on cierpi w następstwie takiego postępowania. I skutek tych dróg rządzenia Bożego tym światem on został trafiony tymi postanowieniami Bożymi w rządzeniu tym światem. Następne inne miejsce paralelne znajdujemy w innym urywku. To chodzi o Pawła i Abrahama. I to jest bardzo pocieszające dla nas, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy razem. Wierzący są w tym niebezpieczeństwie, że potrzebują pomocy. I ta pomoc jest oferowana Koryntianom w wzruszający sposób przez Pawła. Jest to miłość i nastawienie, które prawie, że nie jest do osiągnięcia, aby człowiek to zaoferował. I w podobny sposób postępował Abraham w stosunku do Lota. Zanosząc modlitwy przyczynne i czynnie pomagając. Gdy on stał się niewolnikiem tych pięciu królów. I uczmy się od tych mężów Abrahama i Pawła, którzy przychodzili z pomocą tym, którzy byli w takim niebezpieczeństwie. Może i już jutro możemy taką pomoc w stosunku do naszych braci wykonać. Wymienić trzy powody, z powodu których panowanie Koryntian było na fałszywym gruncie oparte. Po pierwsze, ten okres czasu. To wspominałem, myśmy to wspominali. My wiemy, że to panowanie dopiero się rozpocznie w tysiącletnim królestwie. A oni to wykonywali w tamtych czasach już. W czasach łaski, w czasie łaski. Po drugie, te okoliczności, w których oni panowali, były błędne.
a to się ściśle łączy z tym, co żeśmy przed przerwą słyszeli. Gdy Pan Jezus rozpocznie swoje panowanie nad tym światem, to będzie panowanie dopiero po sądzie, po oczyszczeniu. To oznacza, że ten świat, co najmniej na początku tysiącletniego królestwa, będzie doprowadzony do zgodności z myślami naszego Pana. Grzech jeszcze nie będzie usunięty, ale szatan będzie związany. I na początku rozpocznie się sąd żywych, czyli wszystkie elementy, które są przeciwne Panu, zostaną usunięte z tego świata. I tak przynajmniej na samym początku, a również i tak na sposób zewnętrzny, aż do końca tysiącletniego królestwa będzie panowała harmoniczne współżycie ze wszystkimi. A okoliczności i wśród Koryntian i wśród nas aż do końca tego okresu łaski są akurat odwrotne. Jeżeli jakiś wierzący myśli, że teraz może w sposób panujący wpływać na wierzących, to czyni to w sposób światowy, który podlega sądowi, który w żaden sposób nie jest zgodny z myślami Pana. I według Słowa Bożego nigdy nie powinien się ważyć tego. To jest drugi punkt, czyli fałszywe okoliczności. I z tego też Lot jest bardzo dobitnym, pasującym przykładem. I to oznacza życie w kompromisie z tym światem. A Abraham był jako ten książę Boży na tej ziemi oddzielony od wszystkiego złego. Lot naśmiewał się ze swojego własnego ziomka. A gdy on sam chciał być świadectwem, Abraham był tym księciem Bożym wśród wszystkich wierzących. A trzecim błędem było fałszywe, błędne nastawienie wśród Koryntian. I to wszystko było podstawą tego całego grzechu. To nie było usposobienie Pana. To nie było usposobienie apostoła Pawła. Ale to było całkowicie cielesne, ziemskie usposobienie. Aby już teraz w tym świecie być kimś. Jest to zła rzecz. W przypowieściach jest napisane, że pycha idzie przed tym upadkiem, a gdy będziemy z Panem panowali, to na pewno pewna część będzie poprzedzała to. Ale nie teraz, teraz pokora. I to jest to, co Paweł nam w wierszu 9 objawia. Czytamy urywek z Marka 14 rozdział. Dzisiaj wieczorem nie chcę mówić o tym święcie prześników, ani o
zdjęcie baranka wielkanocnego. Ale w połączeniu z przez śpiewaną pieśnią chcę ten urywek użyć do tego. Aby coś powiedzieć na temat tego miejsca, zgromadzenia się, które Pan nam swoje łaski podarował. W innej Ewangelii czytamy, że Pan Jezus powiedział do uczniów, że mają pójść i przygotować paschę. Na to pytali uczniowie, gdzie mają to uczynić. Jeżeli chodzi o pytania naszego, o miejsce naszego miasta, to mamy właśnie kogoś, którego możemy zapytać. To nikt inny jak nasz Pan. Ci uczniowie na podstawie swoich własnych myśli potrafiliby znaleźć miejsce, gdzie można przygotować baranka. Już oni znali wiele domów. Może ten dom Marty i Marii? Albo inny dom, w którym byli przyjaźnie przyjmowani. Ale oni nie decydowali według własnych wyobrażeń. Oni też nie osądzali według piękności domu. Oni też nie pytali o to, w którym domu się najlepiej będą czuli. A pomimo tego powinno między nami wierzącymi też dużo zależeć nam na tym, aby była też przyjemna atmosfera między nami. Oni mnie pytali też i o to, gdzie najpiękniejsze pieśni są śpiewane. Mnie pytali o to, w którym miejscu te zewnętrzne wrażenia są takie wzruszające i przyjemne. Nie, oni uczynili to, co my też powinniśmy uczynić. Oni pytali tego jedynego, który jest w stanie jedyny dać odpowiedź. Gdy opisana przez Ewangelię Józefa Jana w 4 rozdziale dyskusja o tym miejscu uwielbienia powstała. I ta niewiasta powiedziała, nasi ojcowie Boga czcili na tej górze. A wy mówicie, że Jerozolima jest miejscem, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Czy my znamy taki sposób mówienia? My mówimy i wy mówicie. Co Pan powiedział? Niewiasto, wierz mi. A więc my musimy wierzyć Panu. I wtedy otrzymamy właściwą odpowiedź. I może teraz jeden albo drugi myśleć. Ja nie muszę już o to pytać. Ja znam już to miejsce 30-40 lat. I nie będę wątpił na ten temat. Pięknie, gdy tak jest. Ja też nie mam wątpliwości.
A jednak to pytanie to nie tylko pytanie dla młodych wierzących. Również i my powinniśmy siebie samych zapytać. Dlaczego my to miejsce albo inne miejsce chrześcijańskie możemy wybrać? Abyśmy pozyskali sobie wewnętrzne przekonanie. Dzięki Panu za to, że Twoje dzisiejsze dni są przykłady na to, że Pan tym wierzącym daje światłość na temat tego miejsca zgromadzenia się. Bo szczeremu Pan daje zawsze szczęście, to pomaga. Przypomina mi się młody człowiek, którego osobiście znam. Który z tych dolnych warstw wielkiego miasta przyszedł do Pana. I w tym mieście wyszukiwał wśród wielu różnych grup chrześcijańskich. I zawsze mając to szczere pytanie, gdzie Ty chcesz, Panie? I na wskazówkę innego młodego wierzącego doszedł do tego miejsca przez ciemną sień. I na niewielkie, nieznaczne miejsce. I te pierwsze wrażenia, które tam otrzymał, to by go usposobiły do szybkiego uciekania z tego miejsca. Ale on pozostał. Bo on poznał, że tam Pan działa wśród nich i słowo prawdy jest głoszone. Czy ja mogę postawić pytanie? A nie musicie mi dawać odpowiedzi. Miły słuchaczu, co byś teraz odpowiedział? Gdybyś ty był przez jakiegoś niewierzącego sąsiada zapytany, albo przez kolegę w pracy, albo przez przyjaciółkę w szkole, postawiliby ci pytanie, dlaczego zgromadzasz się w Norymberdze tutaj w tej kaplicy? Pomyśl chwilkę. Jaką byś dał odpowiedź? Bo mój ojciec tam chodzi? Albo może znany brat tam chodzi? Mając 18 lat, tą odpowiedzią nie przekonałbyś mnie. Umiłowani, my potrzebujemy osobistego przekonania się. Którą my otrzymamy jako odpowiedź dla nas przez naszego Pana nam daną. To w naszych czasach jest bardzo konieczne niż kiedykolwiek wcześniej. Abyśmy w dniu podejmowania decyzji, abyśmy wtedy pozostali przy Panu. Jeżeli by nasi ojcowie albo bracia, których takżeśmy wielce doceniali, zaczną iść z błędną drogą. Doświadczenia dzisiejszych czasów pokazują nam, że dzieci, których ojcowie są na falszywym drodze,
że dzieci poszły na błędną drogę, oddalając się od swoich ojców. Ale również i doświadczenia pokazują nam, że i ojcowie poszli za synami, za dziećmi błędną drogą. I dlatego my potrzebujemy wszyscy bez wyjątku osobiste przekonania. Chciałbym przy odpowiadaniu na to pytanie pozostać tylko przy tej osobie, która nam może dać tą najbardziej wyczerpującą do głębi odpowiedź. Można wiele innych rzeczy przytaczać, ale myślę, tego wieczoru by nas to najbardziej ucieszyło i dało nam tą właściwą odpowiedź, to co żeśmy znaleźli w tym urywku. Jakże możemy być wdzięczni, że Pan na to pytanie nie daje innej odpowiedzi niż taka, jaka wtedy padła. I dzisiaj by on odpowiedział, że mamy iść za mężem, który niesie dzban wody. Ten człowiek jest obrazem Ducha Świętego. A ten dzban wody jest obrazem Słowa Bożego. A teraz, bracia i siostry, pojawia się też cudowna myśl. Mamy teraz trzy środki pomocnicze, abyśmy znaleźli to miejsce takie, jakie Pan by sobie życzył. Proszę, wybaczcie mi takie wyrażenie, że środek pomocniczy, jeżeli chodzi o Pana, to niezbyt to szczęśliwe wyrażenie. Ale po pierwsze mamy Pana, którego uczniowie już pytali. Po drugie mamy Ducha Świętego, tego człowieka. A po trzecie mamy Słowo Boże. I teraz nagle zauważamy, że jeżeli chcemy pytać się o prawdę, jeżeli chodzi o to miejsce wspólnego zgromadzenia się, to musimy pytać się tam, gdzie ta prawda się objawiła. I wtedy mówi nam to Pismo, Pan Jezus jest tą prawdą, ja jestem prawdą. Duch Święty jest prawdą. I Słowo Boże jest tą prawdą. A jeżeli pójdziemy za tymi boskimi osobami i za Słowem Bożym, to pójdziemy za prawdą. I wtedy znajdziemy to miejsce. I oprócz tego stwierdzimy, że prawda nigdy nie jest sobie sama przeciwstawna, sprzeczna w sobie. Ja mogę bardzo łatwo powiedzieć, Duch Święty mnie poprowadził na to albo inne miejsce. Ale czy to jest prawda? To będzie mierzone według tego? Na tej prawdzie, taka jaka jest w Chrystusie, i na tej prawdzie, jaka się objawia w Słowie Bożym. Duch Święty nigdy nie będzie mnie prowadził przeciwko prawdzie Słowa Bożego. I Duch Święty nigdy nie będzie prowadził przeciwnie do woli Pana. Bo Duch Święty ma szczególne zadanie, które jest zapisane w Jana 16.
On chce Chrystusa uwielbić. A jeżeli my teraz sobie sami polecimy tym boskim przywódcom, to nie będziemy mieli własnej myśli na ten temat. I tych miał szczęśliwie na tym miejscu zachowa. Pan Jezus dalej mówi, że mają iść za tym, mężem. A więc my idziemy za Duchem Świętym i za Słowem Bożym, a nie za braćmi. I w tych dniach żeśmy się tego nauczyli, że nasza pomoc pochodzi od Pana. I również w tej sprawie, o której teraz mówimy. I w 14 wierszu czytamy, mają tam wejść, gdzie i ten człowiek wejdzie. I czytamy tam w wierszu 14, gdzie on, ten człowiek, wejdzie. Teraz chcielibyśmy siebie zapytać, gdzie on wchodzi. Ten Duch Święty. Gdzie on wchodzi? On wchodzi tam, gdzie wierzący pozwalają temu Bogu, Duchowi Świętemu działać i kierować. Są wspaniałe chrześcijańskie błogosławieństwa w naszych zgromadzeniach. Do których może myśmy się przyzwyczaili, może nie dokładnie je doceniając. Przy tym jednym punkcie chciałbym się dłużej zatrzymać. My zgromadzamy się w tym miejscu, gdzie Duch Święty działa w taki sposób, jak On chce, używając kogo On chce, do tego, co On chce. Umiłowani bracia i siostry, to w chrześcijaństwie prawie że już nie występuje. A nawet i pośród nas zauważamy takie wysiłki, prądy takie, aby cierpliwe środki używać do tego, aby wypełnić braki w duchowym prowadzeniu. I duchową słabość, aby poprawiać, uzupełniać. Czy jesteśmy już tego świadomi, co to właściwie oznacza? Bracia, siostry, my się zgromadzamy razem. Obojętnie, czy to jest w godzinie łamania chleba, albo na godzinę modlitewną, albo czy na głoszenie Słowa Bożego. I nie mamy żadnych wyobrażeń co do przebiegu tych godzin.
A pomimo to funkcjonuje to. Czy jeszcze dziwisz się z powodu tego? Ja na zewnątrz, w korytarzu, nie widziałem żadnej tabliczki. Ja nie widziałem kartki z napisanym harmonogramem na następną niedzielę, który z braci ma jaką pieśń podać, albo pomodlić się, albo przeczytać jakiś urywek ze Słowa Bożego. My tego nie znamy w rzeczywistości. My się zgromadzamy. My żeśmy się już w domach naszych modlili, a może nie? Albo czynimy to po cichutku, siedząc na naszych miejscach. Czekamy jeden na drugiego. Nikt nie ma takiego zamiaru, aby innego wyprzedzać. My wołamy do Pana. My nie wiemy, kiedy ta godzina się nawet ma zacząć. My może myślimy, ja wiem, ma rozpocząć się pieśnią. Może. Nie mam nic przeciwko temu, aby godzina się zaczynała od pieśni. Tak jest dobrze. To posuwa nas trochę do przodu. Zbliża wszystkich zgromadzonych. Ale nie musi się zaczynać od pieśni. Czy ty może dziwisz się z tego powodu? Że w tej bezgranicznym nieporządku tych godzin zgromadzenia w Koryncie zarówno przy łamaniu chleba, jak i przy głoszeniu słowa apostoł Paweł nie przedawał jakichś przepisów. On nie wyłącza żadnych darów. On tylko pokazuje ramy tego. I apeluje, aby zachować pokój. I wtedy będzie porządek. I on nie poddaje wątpliwość tę wolną działalność Ducha Świętego. I bracia i siostry, czy żeśmy w związku z tym nie poczynili błogosławionych przeżyć? Ja nie pozwolę sobie to zabrać. Żebym się tam zgromadzał, gdzie Pan jest w środku. To jest moim głębokim przekonaniem. Z dwóch powodów. Bo ja widzę, że te zasady zgromadzenia się są zachowane. I że z mojego doświadczenia ciągle na nowo mi się potwierdza. Czy jeszcze tego nigdy nie przeżyła, siostro? Że ty z całkowicie osobistym problemem, którego nikt nie znał, przychodzisz? Przychodzisz w tą obecność Pana? Żaden z braci nie znał twoich problemów? A Pan używa jakiegoś brata poprzez działalność Ducha Świętego? Obojętnie kogo? Aby tobie w pięciominutowym poselstwie dać balsam na twoje zranione serce. To tylko przeżyjesz w tym miejscu, w którym Duch Święty wchodzi. Jeszcze do tych myśli jeden przykład przytoczę. Przed wieloma dziesiątkami lat pewien znany brat Ostra z Holandii i odczuł te powołanie Pana, aby pojechać do Kolumbii,
On długi czas się razem ze swoją żoną na ten temat modlili, aby otrzymać odpowiedź na to pytanie. Pewnej niedzieli przed godziną zgromadzenia poszli na kolana i on powiedział: Panie, daj mi dzisiaj odpowiedź, czy mam pojechać do Kolumbii. Pojechali na zgromadzenie i pewien brat, który tego problemu w ogóle nie znał, i wstał temat posłuszeństwa. I nagle zawołał do całej sali. Jeżeli pan się nie, jeżeli pan się powołuje do tego, abyś pojechał do Kolumbii, a ty nie pojedziesz, to jesteś nieposłuszny. Te małżeństwo pojechało do domu i znowu uklękło. A potem służyło przez kilkadziesięcioleci wiernie swojemu panu w Kolumbii. I bracia i siostry, w tym miejscu ja chcę pozostać. Gdzie Duch Święty może działać tak, jak On chce. A jeżeli my w tym względzie widzimy duchowe słabości, widzimy słabą służbę, a my musimy to przyznać, że tak czasami jest. I my ku naszemu zawstydzeniu musimy przyznać, że tak jest. Że my czasami poprzez nasze cielesne postępowanie stajemy w drodze działania wolnemu Duchowi Świętemu. Jak często ja wstałem, aby usługiwać, a Pan chciał użyć do służby w tym zgromadzeniu innego brata, to ja nie wiem. Ale jeżeli tak to jest, to co musimy zmienić? Nie zmieniać zasady zgromadzania się, ale nasze cielesne postępowanie. Teraz przejdziemy do innych osób. Pan Jezus powiedział uczniom, że oni spotkają w tym domu gospodarza. Kto jest tym gospodarzem? Myślę, że pod tym hasłem gospodarz możemy zrozumieć ten element odpowiedzialności w naszych zgromadzeniach. I żeśmy sobie teraz przypominali wspaniałe nasze przywileje. Ale każdy duchowy przywilej jest połączony z odpowiedzialnością. I jeżeli my nie sprostamy tej odpowiedzialności, to tracimy te duchowe przywileje. Bo bracia i siostry, nie mamy teraz prawa, aby posiadać tą obecność naszego Pana wśród nas. Nie możemy powiedzieć, tak jak kiedyś powiedzieli Żydzi. Co nam może się przytrafić? Jeżeli my przy zarządzaniu tymi prawdami pozostaniemy niewiernymi, i nie sprostamy tej odpowiedzialności, którą nam powierzył ten Pan tego domu,
To może się zdarzyć, że Pan nam zabierze świecznik. Dlatego, aby pozostały nam te błogosławieństwa dalej udzielane, musimy sprostać tym warunkom, jakie sprawia nam Pismo w związku z tym miejscem zgromadzania się. Ja myślę, że tych rzeczy już dalej nie trzeba rozwijać. Brak na to czasu. Ja bym chciał tylko wymienić dwie ważne rzeczy. Jeżeli będziemy na nie zwracać uwagę, to ujdziemy niebezpieczeństwo, aby popaść w te dwa niebezpieczeństwa naszych czasów. Pierwsze miejsce z Biblii zachowa nas od sekciarskiego nastawienia. Izajasza 26 rozdział, 2 wiersz. Ja wymienię teraz Boże zasady dotyczące świątyni. Ale to są zasady, które też i w stosunku do tego Domu Bożego obecnych czasów nie zmieniły. To Izajasz 26 rozdział, 2 wiersz. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Bracia i siostry, otwierajmy bramy nasze. I wszystkich tych przyjmujmy, których by Pan przyjął. Bieda nam, jeżeli byśmy odepchnęli kogoś, kogo by Pan przyjął. I ten wiersz zapobiega sekciarskiemu nastawieniu. Drugie miejsce z drugiej kroniki, 23 rozdział, 19 wiersz. Druga kronik, 23, 19. Postawił też odźwiernik przy bramach świątyni pańskiej, aby nie wchodził tam nikt w czymkolwiek nieczysty. Ten wiersz zapobiega otwarciu się w nauce otwartości i tolerancji. I ten element odpowiedzialności w zgromadzeniu daje nam siły, aby zapobiegać wejściu wszystkiego tego, co może zanieczyścić zgromadzenie. Jeżeli to będziemy czynili, to sprostamy tym myślom Pana w związku z Jego domem. I do tego gospodarza tego domu mieli powiedzieć. Nauczyciel pyta się, gdzie jest mój pokój, gdzie ja bym z moimi uczniami mógł zjeść baranka wielkanocnego. Nasi bracia i siostry, my bardzo często w zgromadzeniach myślimy o naszych błogosławieństwach. My możemy to wdzięcznie czynić. Ale mnie to podpada teraz, zauważam, że w tym urywku o wiele więcej na Pana niż na nas zwrócona uwaga. Tu, das wir hingehen auf das Du, das Vater ist.
uczniowie pytają Pana, gdzie Ty chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Tobie wieczerzę paschalną. My możemy też i o tym myśleć, co Pan odczuwa. I co On z tego ma, jeżeli my do Niego przychodzimy. Jaka to jest radość dla Niego, że On w chrześcijaństwie ma jeszcze takich, że niczego innego nie życzą sobie, jak tylko być przy Nim. Którzy Jego uczczą przez to, że Jego słowa urzeczywistnią. I On mówi, gdzie jest moja izba? Dobrze, jeżeli będziemy wyrażeń używali, które są zgodne ze Słowem Bożym. My nie mamy takiej izby. My nie mamy górnej sali. My nie mamy zgromadzenia. O, jakie to szczęście, że to wszystko nie należy do nas. To jest Jego zgromadzenie. To jest Jego izba gościnna. I ponieważ to tak jest, to i bramy Hadesu nie przezwyciężą zgromadzenia. My żeśmy już wiele zawodu sprawili w zarządzaniu tymi rzeczami. Jeżeli by to od nas zależało, to byśmy to całkowicie zepsuli. Ale zgromadzenie należy do Niego i do Boga. Bóg sobie to pozyskał poprzez krew swojego jedynego umiłowanego. A Pan Jezus powiedział, na tej skale chcę moje zgromadzenie zbudować. On jest tą skałą, nie Piotr. I On to zgromadzenie na samym sobie zbudował. I dlatego nie może być zepsucia w tym zgromadzeniu. I mówi, że On ze swoimi uczniami chciałby zjeść tego baranka paschalnego. Z tymi, którzy do Niego należą. Z tymi, do których On ma łączność. On mówi, to są moi uczniowie. Ja tam z nimi chcę być razem. O, jakie błogosławione miejsce. I teraz zajmijmy się czterema rzeczami, które mamy napisane w 15 wierszu. Ten gospodarz pokaże uczniom przestronną. Tam są dwa warunki, dużą i górną jadalnię. A po drugie, ona już jest przygotowana. Ja mam nadzieję, że te cztery rzeczy będą nas do głębi uszczęśliwiały. Bracia i siostry, Pan nas chce prowadzić do dużej sali. Na co wskazuje ta duża sala? Es ist ein Hinweis auf den größtmöglich denkbaren christlichen Boden.
To jest wskazówka na te największe, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, podłoże chrześcijaństwa. To jest ten sam warunek, który w Mateusza 18 rozdziale jest wymieniony, gdzie w tym znanym 20 wierszu jest napisane, że my jesteśmy zgromadzeni. Jeżeli my na tym jedynym podłożu Bożej jedności zgromadzeni jesteśmy, to jest jedna z rzeczy już spełniona. To znaczy to ta obietnica Jego obecności. I absolutnie nie będzie to zgodne ze spisem. Jeżeli będzie się twierdzić, że droga odosobnienia prowadzi do wyizolowania. Dokąd przeprowadził Pan naszych braci w poprzednim stuleciu? On ich tak prowadził? Tak sobie przypominam, tak jak synowie prorocy w drugiej kronik 11 rozdział. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu. Wtedy synowie prorocy powiedzieli do Elizeusza, to miejsce jest dla nas za ciasne. I chodźmy teraz nad Jordan. Bardzo czasami żałuję tego, gdy ten ponad wszystko cudowny wiersz, w dzisiejszych czasach częściowo jest tak wykładany, że niektórym wierzącym ta droga, którą my idziemy, jest za ciasna i że oni teraz wybierają otwartą, szeroką drogę. Niestety tak też się dzieje. Ale to miejsce z Pisma tego nie mówi. Kiedy, dlaczego mogę tak twierdzić? Bardzo proste. Bo Elizeusz poszedł z nimi. To jest dokładnie ta droga, którą Pan poprowadził naszych ojców. Nasi bracia poprzednicy, Brockhaus, Kelly, Darby. To miejsce, w którym oni byli przedtem, było za ciasne. A byli ogrodzeni wszystkimi ogrodzeniami ludzkich wyznań. W tym angielskim oficjalnym kościele. Albo w kościele protestanckim z Niemczech. I Pan ich wyprowadził na to podłoże boskiej jedności, gdzie my jako wszyscy członkowie tego jednego ciała razem na tym jednym podłożu jesteśmy zgromadzeni. O, jakież cudowne miejsce. Jeżeli Pan nam to jeszcze podaruje, to na wielu miejscach tej ziemi będziemy jutro rano mogli to zrobić. To jest to jedno miejsce. I w tym jednym chlebie kogo oglądamy? Tylko tych niewiele, którzy tu w Norymberdze się zgromadzają? Nie. Wszystkich odkupionych na całej ziemi, którzy według Bożej myśli tu mieliby swoje miejsce. My żeśmy widzieli, że odpowiedzialność jest bardzo potrzebna.
ale chciejmy się wznieść teraz do myśli Bożej. Po drugie, jest to górna fala. Bo tam, gdzie chce nasz Pan wprowadzić, to jest u góry. On chce nas wyprowadzić z tego dolnej płaszczyzny. Tych niskości. Z naszych trosk i z naszych obaw. I on chce nas poprowadzić ponad wodą albo na wodzie. I chce nas z tej płaszczyzny ziemskiej przenieść do sfery niebiańskiej. Abyśmy mogli tych górnych źródeł zakosztować. O, jakiego dobrego Pana posiadamy. Po trzecie, ta sala jest już usłana, pięknie przystrojona. A to nam mówi obrazowo o spoczynku i o pokoju. Tam, gdzie Pan chce, abyśmy byli zgromadzeni, tam jest spokój. Tam my leżymy cichutko u stóp Jego. 5 Mojżeszowa, 33 rozdział. A każdy z nas otrzymuje z Jego słowa. On prowadzi nas do cichych wód i na zielone łąki. A jeżeli w zgromadzeniu Bożym po części dzisiaj jeszcze tak nie jest, to smućmy się z tego powodu. To nas boli w naszej duszy. I my musimy się, bo to nie było zawarte w Bożych zamiarach. On chce, abyśmy u Niego znaleźli Jego spoczynek i Jego pokój. Oby nam Pan to w zgromadzeniach dalej zachował. A gdy tak nie jest, aby nam na nowo to podarował. I chciejmy się o wiele więcej jeszcze o to mówić. A po czwarte, tak, sala już jest gotowa. Uczniowie już nic nie musieli w tej sali zmieniać. Oni musieli tam tylko się zgromadzić. Wtedy Pan przychodzi i zasiada po środku. O, bracia i siostry, jak długo już istnieją pouczenia na temat tego miejsca? Czy musimy dzisiaj otrzymać jakieś nowe światło? I ta prawda o takim sposobie zgromadzania się ma już prawie 200 lat. 2000 lat. I my nie musimy dopasowywać do naszych warunków tej prawdy. I ta prawda nie podlega procesowi rozwoju. I ona też nie jest postępowa. I w tym względzie w ogóle nie ma nowych myśli. Jeżeli ktoś mniema, że otrzymał w tym względzie nowe światło, to błądzi. Pan w dziejach apostolskich tą prawdę objawił. I on we wszystkich zgromadzeniach uczył jej. A pierwszy list do Koryntian jest trafnym przykładem na to.
i te pouczenia są ważne na cały świat. I nauka jest bezgranicznie czasowo ważna. Nie jest zależna od kultury. A co dzisiaj musimy czynić? Trzymać się jej mocno. I nie szukać poprawienia jej. Bo ta sala już jest mianowicie przygotowana. Bracia i siostry, pozwólcie mi jeszcze na zakończenie, aby te cztery rzeczy, aby je przenieść do nieba. Jestem do głębi o tym przekonany, że takie zgromadzanie się do imienia Pana Jezusa to jest kawałek nieba. My jeszcze raz wróćmy do tych czterech określeń. To jest przestronna, duża sala. Wkrótce już to będzie dla każdego dobitnie jasne. Jeszcze teraz wszyscy święci tak bardzo rozczłonkowani są. I tej jedności nie można zauważyć. A chytrość szatana ją zniszczyła. Ale już wkrótce te myśli Boże będą urzeczywistnione. Nawet świat będzie musiał to poznać, że oni wszyscy są jedno. I ani jednego nie będzie brakowało. Ty wszystkich ich powołasz. I będą głośno śpiewali pieśń pochwalną barankowi. Oby tak. Co to będzie, gdy Pan swoją oblubienicę macie, która ani nie ma plamy, ani nie ma zmarszczki. I on wiecznie będzie siebie uwielbiał w oglądaniu jej chwały. To jest ta wielka sala. A ponieważ to tak jest, to dajmy się teraz już do tego zachęcić. Aby tą wielką prawdę jeszcze w tych dniach tego upadku jeszcze podtrzymywać. A potem mowa jest, że to jest sala górna. I wtedy już, bracia i siostry, będziemy na wieki w górze. I nic już więcej nie będzie nas ściągało w dół. Nic nas nie będzie już przygniatało. Nie będziemy już się martwili o zgromadzenie. Nie będziemy mieli już obaw. Nie będziemy już samych siebie pytać, jak dalej to wszystko się potoczy. A Pan już nas wprowadził na swoją wzniosłość swoich własnych myśli. A ta sala już jest wyłożona dywanami. Jakież to jest dobitny przykład na tą wieczną, ten wieczny odpoczynek tysiącletniego królestwa. My czytamy, śpiewamy to w ostatniej zwrotce pieśni 78. Bringt in Zion selige Ruhe, ihm ein ewiges Lob. I to nasze pan Zadna Pana pisze, posłednie słowa tam zbiwamy.
przenosi nas z Syjonu błogi odpoczynek. I w ten spoczynek wkrótce już wejdziemy. Wieczny pokój. Czy cieszymy się z tego? Nigdy już nie będzie sprzeczki między braćmi. Nigdy już nie będzie podziałów w zgromadzeniu. Tam już będzie poczynek wieczny. I umiłowani, i ta sala już jest przygotowana. A tu jeszcze na koniec to gotowana wieczność. Jak dawno już ta sala jest gotowa? To jest ten dom ojcowski. Tam, gdzie ojciec i syn już od wieków mieszkali. I ten Duch Święty. Ale to jest dom, który był postanowiony dla dzieci. Bo to jest dom ojcowski. I do tego domu wejdą wkrótce dzieci Boże. Jeszcze raz pytanie, od jak dawna jest gotowy? Mam na myśli gotowy dla dzieci. Dla dzieci, którzy są ludźmi. On jest gotowy od tej chwili, gdy pierwszy człowiek tam wszedł. A jaki to był człowiek? Pan Jezus, ten uwielbiony człowiek. Gdy Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana 14 rozdział, że idę przygotować wam miejsce, to nie miał na myśli tego krzyża, tylko przygotowanie tego miejsca. To prawda, Pan Jezus musiał wcześniej pójść na Golgotę. Ale on na tym miejscu, on mówi o swoim pójściu do nieba. Bo ja stamtąd przyjdę i was do siebie zabiorę. I od tego momentu jest już pierwszy człowiek w niebie. I ten dom ojcowski jest gotowy już dla ludzi, którzy za nim pójdą. Może Pan przyjdzie jeszcze dzisiaj? I wtedy będziemy już mieli to życie wieczne, które dzisiaj żeśmy tylko wspomnieli. I wtedy już wejdziemy do tego wiecznego odpocznienia, do tego domu Bożego, do tego miejsca wiecznej jedności. Ale ponieważ Pan nam na tej ziemi jeszcze jedno miejsce podarował, na którym to miejscu możemy już mieć przedsmak tego nieba, to chciejmy z takim głębokim, wewnętrznym uspokojeniem, to chciejmy jeszcze tych niewiele dni, które teraz On nam jeszcze podarował na tej ziemi, jeszcze razem z Nim tutaj.